Marzena Korzonek nie zaskoczyła publiczności talentem, bo z niego znana była od początku. Zaskoczyła nowym, świeżym stylem, a debiutancka płyta różnorodnymi, muzycznie dojrzałymi utworami. Nasza Marzena, jak mówią o niej raciborzanie, wystąpiła w niedzielny wieczór w Raciborskim Centrum Kultury. Płyta jest, wyraża, myślę, bliskie i takie bliskie nam wszystkim tematy, jak miłość, jak tęsknota za bliskością, za tym spotkaniem, rozmową prawdziwą z człowiekiem drugim, jednak w świecie wirtualizacji życia to jest ważne. Jest o przyjaźni, jest o przemijaniu. Myślę, że to są tematy, które mamy w sobie, niezależnie od wieku. Jest to płyta rytmiczna, więc nie jest to płyta tylko, żeby się gdzieś ją sobie tam włączyć wieczorem i tak dalej. Chciałam, żeby ona była taka w miarę szeroka, ale oczywiście jest kilka takich utworów wyjątkowych, które są typowo do posłuchania, które niosą w sobie jakąś głębszą treść. Lecz kiedy śpię, jeszcze dzień, jeszcze noc, jeszcze raz. Mów do mnie tak. Każdy z nas się zmienia, dojrzewa. Po prostu potrzebowałam więcej tego rytmu w swoim śpiewaniu, w swojej muzyce. Dlatego, że sama też takiej muzyki słucham. Z jednej strony potrzebuję fajnych, mocnych kawałków jadąc samochodem, a jednocześnie potrzebuję też wyciszenia i takiego zastanowienia. Sama takiej muzyki szukam i coś podobnego chciałam stworzyć. Też nie szufladkować się. I płyta jest dużo bardziej rytmiczna niż to, co dotychczas, i koncert też to pokaże. Więc to jest, są to takie kawałki, które, przy których no nie da się usiedzieć i po prostu są fajne, są porywające. Taka bardzo fajna recenzja, którą dostałam, przyszła od pewnej bardzo fajnej redaktorki, dla której ukłonę, że słucha jedynki, ale również między innymi od Michała Fity, który jest dobrze znanym tutaj też muzykiem, którego bardzo lubię i lubię też jego muzykę. Myślę, że taka kwintesencja tego w sumie, jak chciałam, żeby ten utwór brzmiał. Michał napisał, że jest zachwycony aranżem i tym szerokim instrumentarium i dęciakami. Bardzo mu się podobało i to jest taka recenzja z jego ust, myślę, że taka konkretna. Album 33,5 zawiera 12 premierowych utworów. Na płycie znajduje się również jako dodatek unikatowe nagranie utworu Modlitwa w niepublikowanej nigdy wcześniej wersji, będącej rejestracją sesji nagraniowej z samym Tadeuszem Nalepą na gitarze i plejadą czołowych muzyków polskiej sceny.